W miłości nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Gdyż strach zawiera udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 18 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: wędruj ze mną w wolności, jaką daje przebaczenie. Ścieżka, którą idziemy, bywa czasem stroma i śliska. Gdy dźwigasz na swoich plecach poczucie winy, łatwiej o potknięcie i upadek. Na twoją prośbę zdejmę z ciebie ten ciężar i zakopię go pod krzyżem, a wtedy staniesz się naprawdę wolny. Wyprostuj się i noś głowę wysoko w mojej obecności, aby nikt nie włożył ci na barki kolejnego ciężaru. Wpatruj się w moje oblicze i poczuj na sobie ciepło mojego pełnego miłości światła. To właśnie ta bezwarunkowa miłość uwalnia cię od strachu i grzechu. Poświęć kilka chwil na to, aby powygrzewać się w słońcu mojej obecności. Im bliżej mnie poznajesz, tym bardziej się wyswobadzasz.